Dziś przysadzam awokado. A poza tym, cześć, witajcie. W związku z tym, że w tych małych doniczkach już są ponad rok, że w tym tygodniu byłem zakupić takich troszkę większych doniczek, no rozmiar większy, to znaczy, ja wiem, że to nie jest rozmiar większy, tylko jeżeli chodzi mi o ten typ doniczek w sklepie, to jest po prostu jak gdyby większy rozmiar. No to jest 10 litrów, ta chyba ma, zobaczę zresztą, 4,5 litra. Także będę przesadzał te awokado. Zobaczymy, jak przyspieszą, jak dostaną nawozu i nową ziemię. Chociaż generalnie, jeżeli chodzi o wzrost awokado, to nie mam nic do zarzucenia. Chyba tutaj u mnie w szklarni tylko Maureli prześciga we wzroście awokado. No to bierzemy się do roboty. Już do jednej sobie nasypałem ziemi. Taki standard, można powiedzieć, granulowany obornik. No i będziemy przysadzać średniaka. Jeszcze sprawdzę, czy... No, chyba będzie dobrze. Obejrzymy sobie system korzeniowy. Jak widzicie, korzonki to tak. Jeszcze widać pestkę. No i trochę ziemi sypnę. No i pierwsza sztuka gotowa. Druga sztuka już wystawiona. System korzeniowy wygląda mniej więcej tak. No i druga sztuka gotowa. Trzeciej natomiast przepłukałem korzonki. No taki dywanik z korzonków na wierzchu. No bo tak jak mówiłem, to była taka najgorsza ziemia, gliniasta. No to jak widać, dół takie czarne. No także delikatnie przepłukałem. I czy to roślince zaszkodzi, czy nie, no to zobaczymy za jakiś czas. Zobaczymy. No to jak widać, po prostu te korzenie to tak nie za bardzo się rozrosły, właśnie myślę, że ze względu na tą ziemię. A tak myślę, że teraz jak większą doniczkę dostanie awokado, ta sztuka przynajmniej, ziemię, nawóz, no to już wszystko pyta. No zobaczymy za jakiś czas, jak będzie wyglądał ten system korzeniowy. Czy pomogłem, czy zaszkodziłem, się przekonamy. No i przesadzone. Za jakiś czas pewnie zdam relację, jak się czują awokado. No ale rosną jak na drożdżach. Mnie cieszy, tylko w przyszłym sezonie zaczną się problemy z wysokością.